Lecimy na EU13 i zaczynamy samouczek. Zobaczmy, co tutaj wykombinowali w tym samouczku. A wy dajcie primika, jak macie wolnego. Dziękuję z góry. Pyk. Poszukujemy bohatera. Mieszkańcy miasta szukają bohatera, który nie boi się stawić czoła zagrożeniom. Porozmawiaj ze zleceniodawcą, aby wyruszyć na wyprawę w nieznane. What a shit. Dobrze, bierzemy krótszą. A jeszcze sprawdzimy, jakie mamy procenty. No, niemalże idealne, dobrze. Ale klimacik aż dreszczy dostałem, dobra. A, i tutaj mamy samouczek do wypraw. Jego skipnąć nie możemy. Więc musimy robić według tego, co nam każą. Pyk, dobra. Pyk, okej. Jest tylko kod na EU13, jak coś. Dobra. O, druid. Druid, widzowie. Proszę bardzo. Tu nas forsuje, żeby wziąć klepsydrę. Nie dało nam grzyba. Tu git, git. Aha, i teraz mogę zrobić tak, mogę zrobić tak. No ta pierwsza wyprawa ma zawsze stały schemat. Pyk, dobra, no maksa. Trzeci level od razu, prawie czwarty. Odblokowane lochy. Odkryj. Obóz szkoleniowy. Walimy się. Co? Jaki hit? OP. Lista wyzwań dla początkujących. Jezus Maria, ile tu się rzeczy odblokowywuje po drodze. Gobliński minstrel dla początkujących. Aha, czyli to są po prostu te same misje? Tylko takie, no, dla początkowych leveli. Dobra, wracamy do lochów. What a shit. What a shit. Dobra, lecimy dalej. Bujak Błażej. Wejdź w grzybiarza i sobie odbierz pakiet za darmo? Jest jakiś pakiet za darmo? Aha. Już przegrałem. Ej, bez kitu, pakiet nowego klienta. What a shit. Jak za darmo, to bierę. Pyk. Dobra. Cześć, what a shit, witam serdecznie. Dobra, wracamy do lochów. Okej, teraz nam padło. Obejrzymy tą walkę, bo jestem jej niezmiernie ciekawy. Jak z bujakiem Błażejem sobie poradziliśmy. Sianko, Mister Zamir, witam serdecznie. Ja nie mam takiego. A grasz na EU13? Chyba trzeba misję ruszyć, no. Następne 10 grzyba jest za zdobycie 10 dzwonków w misjach dla początkujących. Ej, kurde. To oni bardzo ten early game dla graczy free to play zboostowali, że tak powiem. W sensie, no. Dobra, rozbity Robert. Dawaj mi go. Kurde, no ale to już twardszy przeciwnik. My mu w ogóle bardzo mało bijemy. Co robisz? Obóz szkoleniowy. W sumie to możemy sprawdzić od razu, czy na SF Toolsie jest ten nowy loszek. Nie ma go chyba dodanego. Tak, ale może dobra, może zrobimy tak, żeby jakieś EQ sobie założyć. Tu mi w ogóle coś poleciało, tu mi coś poleciało. Tu od razu na Inte, fajnie. Co jeszcze? Może weźmiemy nowy towar. Szczęście. Inta 3, dawaj. O, jakaś, o kurde. Dobra, bierzemy. Pierwszą broń pamiętajcie, żeby zostawić. W sensie broń z pierwszego levela. Do osiągnięcia u kowala. Pamiętajcie o tym. Klatę mamy na wytrzymałość, to wezmę. To od razu sprzedam.
Buty i szczęście, dobra, to też wezmę. Ile mam w ogóle golda? Trochę mam. To idzie się tutaj jako tako ubrać. Tylko ja bym potrzebował, dobra, jeszcze hełm. Dasz mi jakiś hełm? A dlaczego mi w ogóle hełm nie leci? Hełm jest od jakiegoś konkretnego levela? Czy mam po prostu pecha? Zabrali hełmy? Bez kitu, wszystkie hełmy się wyprzedały na EU13. No bo nie da się kupić. Już zlolowałem chyba z 30 grzybów i żadnego hełmu nie dostałem. Dobra, no to pójdziemy tu. Może wyższy level musisz wbić? No tak myślę, ale chyba tak nie było. Że hełm jest od jakiegoś levela konkretnego. Dobra. Lecimy. No, jaki hit od razu z bomby? Nie no, pro... No, dobra. Okej, ubiliśmy go. To był ciężki przeciwnik. Big Bamian, okej. Dawaj mi tego Big Bana. Same bloki? Daj spokój. Kurde, jakby tu kryt siadł. Ile klasera na start dobić? Zależy, ile masz grzybków. Dobra. Ile chcesz grzybków na to przeznaczyć, wariacie? Okej. Big Bamian. Najlepiej na 10 levelu to tak dobić no minimum z 25% klasera. Sianko Hela, witam serdecznie. Ale no jak jesteś grzybiarzem, to oczywiście jakieś 30 albo nawet pod 35% możesz podjechać. Jak zdobędziesz teraz Big Mama do klasera, no mam nadzieję, że mi wpadnie. Zaraz zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy jakiegoś Magusia. On ma już 60 inty. Oj, oj, oj. Tu się mogą ciężary zacząć. Chociaż... Jakbym go tak kosił, on mnie w ogóle nie krytuje. A. Nie no, possible jest. Kurde, i kolejny level. Jeden level z tego nowego lochu wpadł, już. Poka mi tą walkę. No way. Dobra, lecimy dalej. Obóz szkoleniowy. Latający Leopold. No, on już ma po 70... 70 stat. Może ja trochę dodam wintę. Ojejku. Nie no, to nie było na mądre. Nie wiedziałem, że to takie drogie. Dobra. To co teraz? Inteligencja... O kurde, jaki fajny. No wiem, właśnie nie mam golda. Co ja mam z tym zrobić? Arenka, ale arenki tutaj to gówno dają. Zatem arenkę robić bez klasera? Daj spokój. O kurde, nie ma tylu graczy? Dobra, nieważne, ile to daje. Okej, dawaj mi to. Dobra, wracamy do niego. To jest zwiadowca, no on będzie unikał. Kurde, no coś bym jeszcze zmienił.
Już levela z tego nie będzie i tak, myślisz? Dawać golda. Jeszcze nigdy nie farmiłem golda na 5 levelu. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dzięki, wariacie. Jak ty mi chyba sponsorujesz tutaj zrobienie lochu nowego, tak o. Dobra. Idziemy teraz. No teraz, no dobra. O, mamy jakąś rózgę. Minus 9, to się nie przyda, ale dobra. Sprawdźmy sobie to. Okej. Teraz tak. Dobrze, kogo my teraz mamy tutaj w tym obozie? Wojownika. Kurde, to... Wydaje mi się, że Woj też mógłby paść. Jakby tam jakieś uniki posiadały, czy coś? Nie no, to na pewno wbije 6 level tym lochem. Ale dobra. Trzeba trochę donate'ów wziąć. Jeżeli tyle daje, ile mówisz. Oj, ten już nam daje mniej. To lecimy teraz na 15 koła w taki... Co? Siema. O kurde, on jest mocny. 11 level tu jest jakiś. No jego robimy też na luzie. O, też nam daje pion... A, tylko raz nam dał, okej. Gali, nie! Teraz klaserek ci się odblokowywuje automatycznie, na 10 levelu. Nie musisz już szukać. Kurde, no powiem wam, zboostowali ten early game tymi zmianami. Zboostowali strasznie. My zrobiliśmy jedną misję, jedną jedyną misję w karczmie i mamy już 5 level. I wbijemy 6, jak zrobimy cały ten loch. Dobra, on teraz powinien siąść. Szkoda, że nie ma procentów na ten loch jeszcze. W SF Toolsie. Ale podejrzewam, że prędzej czy później dodadzą. Dobra, nie siada. No nic, no jeszcze poszukamy troszeczkę. O, my już jesteśmy w top 500. Jestem w top 500 mając 5 level. Zrób jedną misję? Nie. Jezu, ile tu jest pierwszych leveli. Dobra, a może na 3000? O. Siema. Dasz coś? O Jezu, on jest mocny, to ty mi nic nie dasz. A ty mi coś dasz? Siema. O, 5. 5. 5. 5. Ludzie pewnie odkładają golda na klaser. A tu niespodzianka, klasera nie ma. Znaczy jest, ale nie trzeba go kupować. Dobra, teraz nam powinien siąść. No proszę cię, no Maciek, padaj. Ajajaj, ciężki przeciwnik. Tylko to wiesz, zależy, który jesteś Oscar w klaserze, nie? O, 63 HP, no nie! O! Pięknie. Teraz mamy Zwiada. Zwiad ma chyba bardzo podobne statystyki, co tamten. Tak mi się wydaje. Ale Zwiadowca może być ciężki. Cześć Mareczku, tak, jest ostre oro. No testujemy, testujemy ten początek. Ostra Oliwia się nazywa ten? Nawet nie zwróciłem uwagi. Poka. To niezła ostra Oliwia. Dobra, starczy. Teraz tak, tu dobijemy do stówki w podstawie. Od razu na... Zobaczcie, od razu nam wleci osiągnięcie. A nie, nie wleci nam, bo nie mamy klasera. Dobra, to nieważne. W rękę dobijemy 50. Szczęście się przyda. Dobra, sprawdźmy teraz. Siada to, siada to. Mamy to. Dobra. No wbijemy tutaj ile? Mieliśmy prawie 4 level. To wbijemy 2,5 levela tym lochem.
2,5 levela tym lochem idzie wbić. Ile grzybów już wydaje? Za dużo. Ale to wszystko dla testu. To wszystko dla testu. Dobra, kto jest ostatni w tym lochu? Maguś. Ajajaj. No chociaż jakby siadały kryty. O, właśnie takie. Dobra, jest. No. Ponad 2,5 levela z obozu szkoleniowego. Chore. Chore. A w ogóle pojawia się na czacie? A, pojawia się, bez kitu. Ej, a jaś? A nie, jestem. Dobra. Dobrze. To możemy teraz lecieć normalnie po 10 level w takim razie. Dobra, jak łatwo. Teraz tryhardowałem. No i jest dyszka, idealnie. I zobaczcie, mamy bibliotekę dokładności. Odkryj. Ciekaw jestem, czy ten samouczek przy... Chociaż nie, w sumie to nie. Czy jakby wszystkie funkcje są tym samouczkiem odkrywane, nie? Neutral myślnik EU13 jest kodzik jak coś. A, miałem tego goblińskiego minstrela jeszcze zobaczyć. Gobliński minstrel. Ej, bez kitu! U niego też się dostaje 10 grzybów. U niego też się dostaje 10 grzybów, jak się zrobi dzisiaj wszystkie zadania. Na siłą rzeczy. Siłą rzeczy się zrobi wszystkie zadania. Na koniec dnia. Spoko! To też kolejny fajny buścik do early game'u, zwłaszcza dla graczy free to play. Chociaż czy free to play to zrobią? No powinni, powinni. Skoro to pierwszy dzień. O, stój na warcie przez godzinę. Proszę bardzo. Nie odbierasz jeszcze nagród? Na razie nie. Ale tak, racja, tutaj też jest 10 grzybków. Kurde, no fajny ten początek. Fajny ten początek. Samouczek, no to tam wiecie. No jak to samouczek? No jak ktoś już bardziej ogarnia gierkę, to będzie troszeczkę inaczej zaczynał, aniżeli według samouczka. Ale wydaje mi się, że... No mocny boost na early game. Ten pakiet jeszcze i tak dalej. Mocny buścik. Dodaj do znajomych zadanie, no bo to są zadania początkującego, to też pewnie troszeczkę tak chcą poprowadzić za rączkę nowego gracza, żeby pokazać, co się gdzie robi, nie? Rozumiesz, o co chodzi. Ale no, ale spoko. A ile tu w ogóle można? My już zdobyliśmy 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Czyli można zdobyć 23 punkty, a na ostatnią nagrodę potrzeba 20. To nawet nie trzeba wszystkiego zrobić. Dołącz do istniejącej gildii lub załóż własną. A czemu mi to nie zaliczyło? Halo? Wydawało mi się, że już jestem w gildii. Bądź i halo! Bo na pierwszym levelu wszedłem? No tak, domyślam się, no ale to chyba powinno zaliczyć i tak. No trudno, trudno. Najwyżej się wyjdzie i wejdzie znowu. To już się tam z Bądźim dogadam.